Witam. W dzisiejszym filmie poruszę kwestię pozytywnego myślenia. Postaram się wytłumaczyć Wam, na czym ono tak naprawdę polega oraz jak często jest przez Was błędnie postrzegane. Z pewnością słyszeliście wiele razy zdanie „myśl pozytywnie”. Być może macie nawet już go dosyć, czy też uważacie, że nic ono nie daje i niczego nie zmienia w Waszym życiu. W zamian wzbudzając w Was raczej niechęć, tworząc ogromny wewnętrzny opór. Na pewno są wśród Was osoby, które miały okazję usłyszeć od znajomych, którzy są zadowoleni ze swojego życia, taką właśnie poradę. W zależności od tego, co wówczas sami przeżywaliście, mogliście uznać ją za zwyczajny bełkot lub nawet poczuć urazę o to, że ktoś daje Wam takie niepoważne rady, podczas gdy Wy dobrze wiecie, że w Waszej sytuacji pozytywne myślenie jest jedynie stratą czasu. Dlaczego tak się dzieje? Co decyduje o tym, że są osoby, które dzięki praktyce pozytywnego myślenia zmieniają swoje życie? I są również takie, którym wydaje się ono nic nie pomagać. Zaraz Wam to wszystko wytłumaczę, abyście mogli zrozumieć, jak błędnie jest zazwyczaj postrzegane pozytywne myślenie. Po pierwsze, przez jakiś czas na całym świecie można było zaobserwować ogromną tendencję do praktykowania złego, pozytywnego myślenia, a raczej tego, co błędnie mu przypisywano. Polegało ono na tym, że przekonywano do pozytywnej reakcji na wszystko, mimo tego, co się wówczas odczuwało. Same uczucia były nieistotne. Namawiano, żeby niezależnie od tego, co się czuje w środku, reagować uśmiechem i zapewniać, że wszystko jest i będzie dobrze, oszukując tym samym siebie i doprowadzając się często do rozpaczy, złości, agresji. Przykładowo, jeżeli skręcicie kostkę i czujecie ból, to w rozumieniu tego powinniście zaciskać zęby, aby na waszej twarzy zagościł szeroki uśmiech. Wewnątrz, w środku, możecie czuć, co tylko chcecie, ponieważ chodzi tylko o to, że macie wyglądać i brzmieć niczym zadowolone osoby. Lub załóżmy, że nie macie na rachunki i jedzenie, ale macie się uśmiechać i powtarzać, że jest super, jesteście bogaci i szczęśliwi, znowu ignorując wasze wewnętrzne bolączki. Taka praktyka jest oczywiście raczej udawaniem pozytywnego myślenia i grą pozorów, które nie mogą przynieść oczekiwanych rezultatów, dodatkowo powodując frustrację, a nawet pogorszenie obecnej sytuacji. Musicie tu pamiętać, że podświadomości nie da się oszukać i wasz uśmiech dla niej nic nie znaczy. Informacją dla waszej podświadomości są wasze emocje. One i tylko one. Mimo to swego czasu błędne pozytywne myślenie było modne, więc wiele osób próbowało zachowywać się w ten sposób, tak naprawdę niczego nie zmieniając w swoich uczuciach i podświadomości, a jedynie kamuflując swoje prawdziwe emocje pod płaszczem wymuszonych i nieszczerych uśmiechów oraz teoretycznie pozytywnych, ale zupełnie pustych słów, które nie miały nic wspólnego z ich faktycznymi poglądami i uczuciami. Dlatego też ogromnej liczbie osób pozytywne myślenie kojarzyło się raczej z ukrywaniem bólu i cierpienia oraz wymuszonym uśmiechem na twarzy. Nic więc dziwnego, że zaczęło ono wywoływać zniechęcenie, a często nawet ogromną depresję. Takie zachowanie nie ma absolutnie nic wspólnego z prawdziwym pozytywnym myśleniem, które naprawdę może odmienić wasz los. Jednak aby tak się stało, musicie przemienić swoje serca i prawdziwie praktykować, a nie jedynie udawać dobre samopoczucie, w środku odczuwając ogromny ból.
Aby praktyka pozytywnego myślenia mogła być skuteczna, musi zostać poprzedzona kilkoma warunkami, które należy spełnić przed przystąpieniem do niej. Przede wszystkim najpierw musicie wybaczyć sobie i innym oraz zaakceptować swoją rzeczywistość, jednocześnie rozumiejąc, że nie musi ona decydować o waszej przyszłości, a należy już jedynie do przeszłości. Musicie naprawdę zrozumieć, że od was zależy to, jak będzie wyglądało wasze życie i że podejmujecie decyzję w każdej chwili, nieustannie kreując swoją rzeczywistość. Dlatego też ważne jest, abyście zainwestowali swój czas w naukę pilnowania swoich myśli. Pomocne będzie także praktykowanie koherencji serca i przebywanie w pustce umysłu. Odpowiednie filmy do tych praktyk znajdziecie na moim kanale. Natomiast jeśli macie w sobie pokłady złości, nie możecie ich tłumić i udawać, że czujecie radość i miłość. Należy się ich natychmiast pozbyć. Możecie w tym celu zrobić detoks, który również jest dostępny na moim kanale. Zrozumcie, że musicie naprawdę zapragnąć pozbyć się tej złości, a wówczas, jeżeli pragnienie to będzie szczere, wystarczy, że prawidłowo wykonacie wspomniany przeze mnie detoks, a cała nagromadzona w was zła energia zniknie. Jeśli nie poczujecie od razu, że jesteście całkowicie wolni od złej energii, powinniście powtarzać to ćwiczenie codziennie z zaangażowaniem do momentu, aż naprawdę odczujecie, że jesteście oczyszczeni. Dopiero po wykonaniu wszystkich wyżej wymienionych kroków możecie zacząć naukę prawdziwego, pozytywnego myślenia. Wyjaśnijmy sobie teraz dokładnie, czym jest to prawdziwe, pozytywne myślenie. Wiecie już, że nie ma ono nic wspólnego z obecną, nie tak dawno na świecie modą. Jest ono natomiast niczym więcej jak szczęśliwą myślą, która jest połączona z piękną emocją. Jeżeli chcecie praktykować pozytywne myślenie, musicie starać się pięknie myśleć, a jednocześnie czuć w sercach miłość, radość, wdzięczność, a swoje zmartwienia powierzyć mocy, która nad wszystkim czuwa, niezależnie od waszej wiary. Musicie naprawdę skupić się na przemianie własnego wnętrza i przeprogramowaniu podświadomości. Jeżeli macie problemy z dobraniem treningów i z rozpoczęciem praktyki pozytywnego myślenia, zapraszam was na moją stronę www.sekwencjazmian.pl, na której możecie wybrać dla siebie odpowiedni kurs, czy też napisać do mnie z prośbą o pomoc. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.